Nazywam się Rafał Opulski, jestem nauczycielem gimnazjum w Lubożycy. Bierzemy udział w projekcie Sztuka Zaangażowania. Jest to kolejny projekt, który realizujemy z Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie. Gmina Kosmyrzów-Lubożyca jest gminą podkrakowską, gminą, w której przebiega granica pomiędzy byłymi zaborami austro-węgierskimi i rosyjskim przez miejscowość o nazwie Prusy. Projekt Sztuka Zaangażowania jest projektem, by przekraczać granice, by łączyć. Nazywam się Sylwia Czubała i jestem animatorką kulturową. Mówię o sobie często robotnica kultury. Realizuję projekty społeczno-kulturalne o takim charakterze interwencyjnym, często ze społecznościami lokalnymi. I przyjechałam tutaj do Lubożycy, żeby zrealizować projekt z gimnazjalistami. Żeby oczywiście mieć jakiekolwiek pojęcie o tym, co jest ważne dla uczniów i jakie istotne kwestie moglibyśmy podjąć w ramach tego projektu, no to trzeba było przeprowadzić takie działania diagnostyczne i w ramach tych działań diagnostycznych właśnie ja przygotowałam takie dwie wielkoformatowe mapy. Jedna to mapa Lubożycy, a druga całej gminy, czyli 23 sołectw. No i uczniowie zaznaczali ważne dla nich miejsca z takiej perspektywy osobistej, indywidualnej, ale również miejsca historyczne, czyli ważne jakby dla całej społeczności czy dla całej gminy. A oprócz tego zaznaczali też miejsca konfliktów, czy próbowali w jakiś sposób je wyciągnąć na powierzchnię, żebyśmy się też mogli wzajemnie poznać. Tworzyli bryły życiorysu. Polegało to na tym, że każdy otrzymał kartkę i plastelinę i miał wymodelować swoją przeszłość, znaczy od urodzenia do tego dnia dzisiejszego. Ujawniło się wiele takich różnic i podobieństw właśnie z miejscem zamieszkania i tym bardziej wskazało na tą dużą różnorodność, bo dzieciaki pochodzą, te, które brały udział w moim projekcie, czyli te 13 osób, w zasadzie każda z nich pochodzi z innej wsi. Bardzo, bardzo, bardzo zależało mi na tym, żeby wyjść z tym projektem do społeczności lokalnej. No i zależało mi na tym, żeby właśnie ci uczniowie, którzy przyjeżdżają tutaj z 20 sołectw tej gminy, tak naprawdę nawiązali jakąś tam relację z mieszkańcami Lubożycy. To, co dla nas jest ważne, to to, żeby uczniowie wychodzili spoza murów, nie tylko szkoły, ale też tych schematów myślenia, które ograniczają. Żeby nauczyli się, że warto zmieniać nie tylko środowisko, w którym istnieją, ale również samych siebie. Ten mural stworzyli na takim murku specyficznym, w którym bardzo silnie manifestuje się nienawiść dwóch klubów piłkarskich wobec siebie poprzez różnego rodzaju napisy i emblematy. Postanowiliśmy ten mur zamalować wspólnie i stworzyć rodzaj takiego muru dialogicznego, takiego muru pojednania. No i na tym murku pojawiły się różnego rodzaju hasła, które odpowiadają na pytanie, czego potrzebujesz. Można spontanicznie tam dopisywać odpowiedzi na to hasło, więc on też ma za zadanie żyć. I taka też, wydaje mi się, jest idea sztuki w przestrzeni publicznej i takich w ogóle działań interwencyjnych, że należy z góry zakładać, że to, co będziemy robić, mieszkańcy, osoby zewnętrzne będą mogły ingerować, ponieważ jest to przestrzeń nasza wspólna. Aby w ogóle móc rozmawiać o jakiegoś rodzaju konfliktach i próbować je przepracowywać, no to należy wpierw wyjść do tego drugiego człowieka. Więc tak naprawdę ten projekt jest, można powiedzieć, ma taki charakter diagnostyczny. On by mógł być jeszcze kontynuowany. My dotknęliśmy pewnych historii, pewnych tematów, które tutaj silnie się manifestują w Lubożycy. Uwaga, komunikat. Wbijajcie jutro do budki o 12, bo robimy imprezę pod tytułem Cegłafest. Otwieramy mural, robimy dyskotekę. Będzie też karaoke i koncert naszego kolegi. Zapraszamy. Jeden z chłopaków, który po prostu fenomenalnie gra na akordonie, który też brał udział w tym projekcie, będzie miał swój koncert i w ramach tego koncertu zagra kilka utworów. No a my wspólnie, całą grupą, przygotowaliśmy też jedną piosenkę. I tutaj uczniowie wybrali piosenkę Zbudujemy nowy dom grupy NA, czyli gramy taki cover. Jest to piosenka,
której właśnie padają takie hasła związane z budowaniem wspólnoty, wspólnotowości. Bardzo ważne było dla mnie to takie symboliczne wstanie od ławki, bo oni są strasznie mocno przyzwyczajeni do tego, że wszystko robią na siedząco przy tych ławkach, czyli w takim systemie szkolnym, a ja starałam się ich ośmielić, znaczy wprowadzić takiego rodzaju metody, żeby ich trochę sprowokować. Sprowokować do działania, sprowokować do spotkania z drugą osobą, do wyjścia naprzeciw, też do przełamania pewnych barier właśnie, które nie tylko miały odzwierciedlenie w idei samego projektu i działania, ale też w formie tego przeprowadzania tego działania. Dzięki takim projektom jak Sztuka Zaangażowania i pozostałym projektom realizowanym przez Centrum Edukacji Obywatelskiej zmienia się szkoła, zmienia się rzeczywistość, zmieniamy świat, zmieniając siebie.